Oczywiście jest to mecz bardzo ważny. Długo czekamy na dobrą, ciekawą grę polskiego zespołu. Przeciwnik wymarzony. Anglicy to silny, dobry zespół, ale zespół raczej czytelny. Nie jest to drużyna, która może nas przyjść zaskoczyć. Nie są to Włosi, nie są to Hiszpanie. Nie są... Zimno, lekko siąpiący deszcz. Typowo angielska pogoda. Na boisku Anglicy narzekali. Gra nerwów przed spotkaniem. Polacy przyjechali na 2 godziny przed meczem. Anglicy zaledwie na godzinę. Długo nie chcieli podać swojego składu, który i tak przecież nie był tajemnicą. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj ktoś popełnił błąd, to wydaje mi się, że Jacek powinien bardziej tutaj trzymać głębie.
jeżeli gra się z libero, ostatnio powinien ciuciu stać w tył, żeby nie dopuścił jakichś prostopadów niebezpiecznych przed podań. Stało się 1-0 dla Anglików, mamy prawie 85 minut czasu. Zawodnik, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy szaro widzę przyszłość naszej piłki.
Proszę Państwa, mówiliśmy o wielu tutaj rzeczach, jak powiedziałem. Jutro w niedzieli sportowej na spokojnie będziemy starali się przeanalizować to, co złe w polskim futbolu, ale myślę, że bez gruntownych zmian, zmian w myśleniu, w działaniu, nic w dalszym ciągu nie zmieni się w polskim futbolu i będzie to wyglądało tak, jak wyglądało dzisiaj w przegranym jednoznacznie meczu po bramkach Schirrera i Sheringama. Smutno, przykro, ale taka jest prawda, naga prawda polskiego futbolu. Przegraliśmy ambicję, abyśmy po prostu słabi. Tyle, proszę Państwa, z meczu ostatniej szansy, której nie wykorzystaliśmy.